Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy zostanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawię go przed całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: mój Pan się odciąga z powrotem i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, nadodejdzie Pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką kostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą kostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, to, co nas na pewno łączy i to, co na pewno pokazuje, że jesteśmy bardzo do siebie podobni, wyjątkowo podobni, to znak tego, tej naszej przynależności do wspólnoty Kościoła, do wspólnoty poprzez ten dar, który przyjęliśmy na początku naszego życia, wspólnoty chrześcijan, kiedy przyjęliśmy Chrzest Święty. Nie da się tego cofnąć, nie da się tego jakby wymazać, dlatego że to jest niezatarty znak Bożej obecności. I przychodzimy dzisiaj na Eucharystię właśnie, by jednoczyć się we wspólnocie, jako wspólnota świętego Józefa, jako wspólnota ta, która ma tego patrona, wyjątkowego patrona, opiekuna świętej rodziny. Kiedyś podczas nowenny do świętego Józefa ksiądz profesor Marcin Składanowski, kiedy głosił wieczorem Słowo Boże, wspomniał bardzo mocno o tym znaku, jakże wyjątkowym, obecności świętego Józefa w życiu świętej rodziny, ale przede wszystkim w patrzeniu na Chrystusa. Wskazał wtedy na naszą figurę świętego Józefa, która jest ustawiona tutaj przed ołtarzem. Figurę, która symbolizuje, ukazuje właśnie pochylającego się świętego Józefa nad Jezusem, który trzyma drzewo Krzyża Świętego, który trzyma krzyż. Jakże wyjątkowa terminologia i tematyka też znaku krzyża, który staje się obecny w życiu samego Chrystusa. To jest też ofiara, to jest też, można powiedzieć, to czerpanie, tak słyszeliśmy. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. I tak oto święty Józef, widząc i też przyglądając się też dorastaniu samego Jezusa w Nazarecie, miał taką świadomość i w głowie te słowa, które podczas ofiarowania usłyszał wraz z Maryją, która stała się też świadkiem słów Symeona, że twoją duszę miecz przeniknie. Ten miecz boleści, też dzisiaj przed chwilą, kiedy modliliśmy się różańcem świętym, słyszeliśmy rozważania błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który również mówił o tym znaku krzyża, te znaki obecności w życiu, że te krzyże wszystkie są niejako przyłączone do znaku krzyża Jezusa. W tym roku, kiedy miałem możliwość być na rekolekcjach oazowych z rodzinami, było nas 20, było 23 małżeństwa plus około 50 dzieci, więc dosyć duża grupa ludzi, która jednoczyła się na wspólnej modlitwie. Był taki bardzo jakże wyjątkowy znak, kiedy w tajemnicach różańcowych przeżywaliśmy też tajemnicę Drogi Krzyżowej. I podczas Drogi Krzyżowej, którą szliśmy po miejscowości, w której przeżywaliśmy te rekolekcje, był taki moment, że dzieci i dorośli, którzy zrobili sobie swoje krzyże, mieli na to gdzieś tam czas,
przed tą drogą krzyżową, podeszli do krzyża, który nieśliśmy, który właśnie był, który jakby nam towarzyszył jako ten, który nas prowadził, i tak symbolicznie swoje krzyże dotykali właśnie do krzyża tego, którego nieśliśmy w procesji do konkretnych stacji. Widziałem wtedy bardzo wyjątkowe twarze osób, którzy dotykając te swoje krzyże do krzyża Jezusa doświadczali głębokiego wzruszenia, głębokiego wzruszenia tej chwili. Bo to jest właśnie to czerpanie ze źródeł zbawienia. I tego uczy nas też sam błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który, jak wiemy, jest apostołem wolności i prawdy. Myślę, że szczególnie ci, którzy mają już swój wiek, pamiętają te czasy, pamiętają te wydarzenia i pamiętają również te chwile, kiedy we wspólnocie wszyscy tego wieczoru modlili się o jakby rozwiązanie tej sprawy i odnalezienie księdza Jerzego. Niestety przychodzi czas informacji i wiemy o tym, że też te rzesze, te tłumy ludzi, którzy wybrali się do Warszawy, aby uczestniczyć w tej liturgii pogrzebowej, pokazało to ten wymiar tej jedności, tego czerpania ze zdrojów zbawienia. My dzisiaj przychodzimy na Eucharystię, by czerpać z tego zdroju zbawienia, by też zanurzać się w miłości Chrystusa, który przychodzi, aby nas umocnić, aby nam dać swoją łaskę. Ale też w tym wszystkim jest też nasza gotowość. Przed Ewangelią usłyszeliśmy: czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. To czuwanie to nasza gotowość i dlatego takim ważnym, pięknym wymiarem jest to, kiedy jest odczytywany jest fragment Ewangelii w czasie liturgii, to my przyjmujemy tą postawę gotowości do tego, żeby Słowo Boże, żeby Ewangelia stawała się właśnie konkretnym odbiciem w naszym życiu, żeby pokazywała nam, że jesteśmy w pełnej gotowości do tego, żeby właśnie świadczyć. I trzeba dzisiaj podziękować także za osobę błogosławionego księdza Jerzego, który również zapewne wpatrywał się niejednokrotnie w krzyż Chrystusa, w Jego miłosierdzie, w Jego znak. I to też niejako dało mu taką możliwość, dało mu takie patrzenie, aby też właśnie w służbie Kościołowi, ale w służbie też drugiemu człowiekowi dać siebie wszystko. Dzisiaj tak chcemy też czynić i chcemy czerpać ze zdrojów zbawienia.